Siemaneczko, z tej strony Tatek, witam was w grze Space Marine 2 i tutaj zagramy sobie operację pierwszą z tych sześciu, do których mamy obecnie dostęp, czyli operację numer 1 Inferno. Porucznik Titus zaproponował plan spowolnienia natarcia tyranidów na tyle, by pozwolić na pomyślną ewakuację. Należy zdetonować pobliską rafinerię Prometium i spalić ksenosów w fali płonącej substancji. Ta zasadzka musi się udać. I teraz tutaj będziemy sobie szukać jakiegoś tutaj drużyny, tylko teraz nie wiem, jak to będzie wyglądać, czy nas dorzuci w tym momencie od razu do walki, gdzieś tam, gdzie ta drużyna dotarła, czy może będzie na takiej zasadzie, że dorzuci nas na sam początek. Nie wiem do końca, jak to ten auto dobieranie ludzi działa, bo nie możemy sami sobie zacząć, powiedzmy, jeszcze bez nich, tylko możemy co najwyżej dołączyć. No i tutaj, o, dobra, chyba akurat nam się udało dotrzeć w dobrym momencie. Tutaj widzę, że mamy chyba opokę gościa i snajpera, tak mi się wydaje. No chyba ktoś nam wyszedł z rozgrywki, bo przez chwilę było 1 na 2 z jakiegoś powodu. Chyba wyszedł, tak mi się wydaje. The Xenos infestation is steady. Wow, all this time. Nie wiem, na jakim poziomie w tym momencie gramy, ale źle to wygląda. Avenging angel at your disposal. Swapping magazine. Coś zbierać chyba.
Dobra, gdzieś zabili chyba tego. To me for I have eyes on the guard camp. No sentries posted. Command, we are inside the Astra Militarum camp. Talasa, you need to acquire the Astra Militarum demolition codes required to deploy and their ordnance. Source one for any soldier you see, alive or otherwise. A nie wziąłem amunicji, co tam było wtedy. The world this scene of sorts consumed, now consumed with violence. One of the soldiers around here probably has the codes. Nie wiem, na jakim poziomie gramy, ale to chyba nie jest niski poziom. Strasznie dużo się wydaje tych wszystkich potworów. Pięknie leży w ogóle. Sam raz zabiłem w tym samym momencie chyba. Dobra. A, zniknął sobie. Lewy HP w ogóle nie miał. Synaptic servant slaughtered. One of the soldiers around here probably has the codes. Demolition codes here. We have located the codes, Command. Proceed to the Prometheum refinery and complete the demolition preparations. Może czegoś nie ma? Było to pewnie wzięli. Może on o czymś wie.
No, nic ciekawego tutaj nie widzę. Alien falls to the Imperium's keen blade. Reloading. Don't let that one come to reinforce. Swapping magazine. No, tam nic się wywaliłem. Stim shot injected. No dobra, tam widzę, będzie można sobie uzupełnić. Close before the guard was wiped out. Use the cords to prime the bomb and finish its deployment into the crude Promethean well. Cautiously. If you know what is good for you. Charge primed. Deploying now. Rites of activation have been observed. The generators hum in the machine god's name. Crane sequencing initialized.
delivering payload. The Imperium has spoken. War is our purpose. Many emails, coordinates at minutes. Take flight and let terror fall. Hostiles approach. Generator one. Overcrowding alert, Generator 1. Unauthorized personnel. Observe your duties. Jump pack refueled. Dislodge the enemy from that generator. Reloading magazine. X-Axis aligned by the Omnisire's will. This is a precise operation. We will have to hold out. Commencing reload. Attention. Crane drive is jammed. Perform the necessary cleansing to resume operation. Demands perfection from all that serve him, even a humble grave. War gear requisition. Enemy coming. I found grenades. The source is acquired. Prepare yourself. Ulepszenia do broni też widzę, że żadnego nie znaleźliśmy. To takie zielone czasami można znaleźć. Chyba, że ktoś znalazł, a ja nie zauważyłem, jak oni znaleźli.
stim injectors here. It shall be done. Scipius, I am glad to have your eye covering my back. My brother shields me. I shield my brother. Just as the Codex Rex. Of course. But I also happen to prefer my squadmates in one piece. Cache revealed. No, wzmocnienie pancerza się przyda. Gifts from the forge. We have arrived at Nozick's facility. Run distraction efforts as long as you can. We will wreak such havoc upon the enemy, the Emperor will see it from Terra. I will hold you to that. No, znalazłem dane zbrojowni. Dobrze. Resupply. Replenishing firepower. A dobra, tu i tak jest ten. To amunicja nie jest aż tak potrzebna. No. Supplies marked. Nie chodziła w symulant, no ale dobra. Understood.
objective on the other side. Cash off grenades. Boons of the Imperium. Glory to the Imperium. Come on, we have reached the ambush position. Dig in. Wow. Czekaj, może to, to się pewnie jakbym strzelał, to mi się nie stanie, bo to pewnie taki wiecie, w tle. No, tło. No, widać, że skręcają do nas. Chyba brać amunicję, jak tylko jest taka możliwe, bo idą znowu. Tam jak idą i giną od razu, jak tylko podejdą, nie? Thunderhawk arriving at evac point. Ramp down and ready. Go, go.
This place is falling apart. Extraction. No i tutaj będzie teraz okienko z wynikami, jak to sobie poradził. Zobaczymy. A dobra, tutaj będzie exp za wszystko 300. O nie, czyli zwykły poziom. Wydawało mi się, że jest jakoś trudniej. No, najwięcej zabójstw mi się udało zrobić. Obrażenia wręcz więcej zrobił ten nasz, no powiedzmy, nie pamiętam jak ten kolor się nazywa. No, snajper, więcej obrażeń dystansowych. Ja pomiędzy coś tak widzę tutaj w obu przypadkach. Znalezione przedmioty, otrzymane obrażenia. Najmniej snajper otrzymał. Powalenia jedno, czyli ja. Podniesienie towarzysze 0. Nikt nikogo nie podniósł. No i tutaj poziom wyżej, dostaniemy też jakby tą umiejętność wciągniętą mistrzostwo. Właśnie z tymi broni też trochę nie ogarniam, o co tu chodzi. Zaraz mi pokażę w sobie w zbrojowni. Dobra, przejdźmy do zbrojowni. Dziwne, nie wiem czy cała gra cały czas siedzi na jakichś serwerach, bo za każdym razem nawet jak idziemy na ten pewnie singla powiedzmy, to jest to dołączanie do serwerów. Dobra, podejdziemy sobie tutaj do zbrojowni i w przeciwieństwie do na przykład naszych postaci, które tam możemy tylko dozbroić w jakąś tam broń, tak tutaj te postacie można jeszcze ulepszać, nie? Tak samo uzbrojenie można z tego co widziałem ulepszać, już wam pokazuję. No i tutaj jak widzicie mamy drzewko profitów, które nam się odblokowuje. Gdy wykonujesz naładowane ataki, nie tracisz panowania nad sobą po otrzymaniu ciężkiego ciosu i nie można cię odrzucić, no to jest całkiem spoko, bo nie mogą nas w żaden sposób tutaj ogłuszyć w trakcie tego ładowania. Tutaj mamy szybkość odnowienia umiejętności wszystkich członków oddziału na 5 poziomie. Tutaj widzicie, do wbicia jest chyba 30 leveli, czy 25? No, 25 wychodzi na to, bo te tak jakby po kolei się ładują. Widzicie, tu 6, tu 7, 8, 9 i tak dalej, tak? Jeszcze dodatkowo mamy tutaj możemy odblokować sobie uzbrojenie. Tak jak widzicie, żeby mieć dostęp do tych powiedzmy lepszych bolterów, czyli widzicie, one mają tu siłę ognia zwiększoną, no to musimy użyć tego składnika, który tam żeśmy znaleźli. No myślam się, że pewnie te wyższe, powiedzmy, będą dostępne dopiero po dobiciu powiedzmy misji na wyższych poziomach, chociaż nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje, że to raczej o to będzie chodziło. No i oczywiście sobie odblokujemy tutaj wyższy poziom młota, bo to mnie tak naprawdę interesuje. I mam dostępne 3 różne młoty. Tutaj ten jest na przykład szybszy, beta. Ten więcej obrażeń zadaje alfa, a gamma zadaje więcej obrażeń, więcej celów jest w stanie trafić. Ten jakby co traci? Blok? Wszechstronność. Szermierka? Nie wiem, co tu chodzi z tym blokiem. On jest wolniejszy, ale zadaje większe obrażenia. No dobra, spróbujmy tym zobaczyć. Ogólnie i tak trzeba zagrać każdym, ponieważ tutaj do wbicia jest chociaż... Nie trzeba każdym. Mistrzostwo 1800. To nie, może nie trzeba, źle gadam. Wygląd oczywiście można sobie tutaj zmienić, tak? Ratunek tego, mistrzowski alfa. Standardowe, nie? Możemy sobie tutaj zmienić wygląd. Drzewko profitów też jest od każdej tej naszej jakby broni. Ja akurat poszedłem dołem, więc na dole żeśmy zostali. Tutaj jak widzicie, obrażenia większe o 5%. Tutaj czas przygotowania wstrząsu turnego się zmniejsza. Tutaj mamy mniejsze obrażenia. To lepsze mi się wydaje jest to 30%. To jest, wydaje mi się, dużo szybciej. No i tutaj zwiększona siła. Tu mamy też wieczna siła, tak? No i tu możemy... Nie wiem, co to są wrogowie rangi Extermis, ale obstałem, że to są ci więksi. Takie jakby ekstremalne zagrożenie, coś w tym stylu. Ewentualnie możemy tutaj pójść w dół, tak? Czyli, że miażdżące uderzenie o obszar ciosu zwiększy się o 50%. Przy czym ja raczej bym poszedł w to, bo wolę walczyć.
No dobra, ale obrona. Aha, bo tutaj jest szermierka, więcej czasu na idealną paradę, blok, brak czasu na idealną paradę, równowaga, średni czas na idealną paradę. Czyli tu jest różnica pomiędzy tymi, że te szybsze pozwalają nam lepiej się zablokować, a ten, tą idealną taką, nie? A tutaj mamy tylko możliwość chyba zablokowania i nic więcej. Ciężko mi to wszystko ogarnąć, no ale tutaj mamy powiedzmy ten już lepszy młot, tak? Drzewko profilów, tutaj się nic nie zmieniło. Możemy edytować pancerz, ponieważ prawdopodobnie coś nam się tam odblokowało. W tym przypadku klata inna, tak? Klata powiedzmy tutaj z tym lepszym pasem. A jako zapomniałem, jak się te tutaj nazywają. No ale z tym, powiedz, z tymi modłami, o. Z tym, nie wiem, modlitwami, czy... Zapomniałem teraz, jak to się nazywa, no ale... I mamy w ten sposób. Oczywiście możemy zagrać, wiadomo, jeszcze raz, tu możemy sobie odblokować herby, tak, żeby mieć dostęp do tych innych, na przykład do salamandr, ale to kosztuje wszystko tam tego goldzika, którego z tego co zauważyłem najłatwiej tego golda jest wbijać na rozgrywkach multi, mi się wydaje, tam najszybciej jest to do wbicia. Oczywiście te postacie, a te z multi to są dwie różne, tak, czyli to nie jest tak jakby to samo. No i to tak chyba by było, jeżeli o to chodzi. No dobra, no to tyle. Ja z wami się zobaczę powiedzmy przy jakiejś kolejnej operacji, gdzie znowu coś podziałamy, jak odblokuję sobie ją, przechodząc misję fabularną. A to tyle, ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmikach. Siemaneczko.